Serdecznie Państwa witam, nazywam się Jacek Kurzępa i zapraszam Was dzisiaj do krótkiej refleksji dotyczącej miejsca, w którym w tej chwili się znajdujemy. A stoimy przed pomnikiem Matki Sybiraczki, bohaterki Golgoty Syberyjskiej. Pomnik, który został postawiony w 2010 roku przez społeczność Stowarzyszenia Sybiraków z Zielonej Góry. Pomnik, który ma znamionować i upamiętniać gehennę tych wszystkich, którzy w ramach represji poprzez pakt Ribbentrop-Mołotow zostali deportowani z Polski. I moi drodzy, jak patrzymy na ten pomnik, to myślę, że symbolika jego jest niebywale ważna. Matka, która jest tą, która ochrania. Matka, której płaszcz rozpostarty jest nad niewinnymi dziećmi stojącymi tuż przy jej boku. Jak często w naszym życiu najważniejsze chwile, najważniejsze sprawy powierzamy matce. Matce, która dała nam życie, matce, którą po prostu jesteśmy i chyba nie tylko z natury biologicznego dziedzictwa, ale również z gorącości serc. Jesteśmy zobligowani ją kochać, pomagać i wspierać, oddać to wszystko, co ona ofiarowała nam. Jeśli stoimy przy tym pomniku, przyglądając się roli matek w historii Polski, to myślę, że dzięki nim, dzięki ich bohaterskiej postawie, bardzo często Polska przetrwała. Miało to miejsce powielokroć, zarówno w zamierzchłej historii powstania styczniowego czy listopadowego, czy też w okresie I czy II wojny światowej. Szanowni Państwo, ale matka to również codzienne zatroskanie. Matka to również codzienne pochylanie się nad tymi domownikami, nad którymi właśnie ona roztacza opiekę. Krząta się w kuchni, porządkuje pokój dzieci, coś tam robi w ogrodzie, przemyśliwuje, co kupić na obiad i kładzie do łóżka, tuląc do swoich policzków, gładząc twarz i mówiąc: dobranoc, dziecko. Życząc fajnych, miłych snów. I chciałbym, jeśli tak wiele o matce mówię, również spojrzeć na matki, które pozostały same. Na matki, których dzieci rozpierzchły się po świecie, zapomniały o nich, których matki, czasami zbolałe, schorowane, czekają, aż syn, który mieszka nieopodal, po drugiej stronie ulicy, czy córka przyjdzie, zapyta o zdrowie, wypije gorącą herbatę, a może po prostu podwiezie na cmentarz, bo tam mąż od wielu lat. Nie możemy zostawiać matek osamotnionych. Matka to też nasza ojczyzna. Wobec powyższego ojczyzna również wymaga troski i miłości. Ojczyzna wymaga również trudu i pracy. Zatem obejmujmy te matki pospołu. Nasze najbardziej ukochane mamusie i naszą najpiękniejszą matkę, ojczyznę.